No a to jest strzelnica. 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 Tak. Chyba stanowisko ogniowe. Fajne są te obiekty, bo one są bezpłatne. Można tu przyjechać. Nie ma biletu wstępu, nie ma nic. Jest to takim, jakim jest. Można pooglądać. Jest jakiś budynek. Coś tam z tyłu jest. Cały dzień chodzenia. Mi się nie chce. Co to jest? Aha. Wejścia. Niezbędny każdego bunkrowca. Co to jest? Nic, jakieś pomieszczenie. Nie to samo. Na dobrze, amunicję, na broń. Widzę, że chłopy zrobiły przejścia ze mnie do drugich. Tak to wygląda. Bardzo ogromny obiekt. Ale wszędzie jest twardo, można spokojnie samochodem wjeżdżać bez obawy, nawet gdzie tam. Bo są wycinki tutaj lasów i te ciągniki leśne trochę rozjeżdżyły te pobocza i trochę jest tam ziemi na tych płytach. No bez problemu się jedzie. Nawet takim motocyklem szosowym. Można na ten teren zjeździć. A między tymi drogami są jeszcze drogi mniej uczęszczane tam do tych innych budynków. Ale są pokryte mchem, ale się czuć, że jedzie się po twardym, więc bez obawy można wjeżdżać. Leśniki nic nie mówią. Są znaki tam zakazu ruchu, ale nie ma żadnego problemu. Nawet są pomocni, wskazują gdzie co jest, jak szukać. I tyle można powiedzieć. Jutro jedziemy na inną fabrykę prochu pod niemiecką granicę i zobaczymy co tam się uda nagrać stamtąd. No to jest ogromny kulochwyt i widzę, że chyba intensywnie używany był. No, nawet bardzo intensywnie. Cały podziurawiony. Nie ma miejsca bez kuli. Tutaj to aż zbrojenia. Tak, tak, tam, tam.
Już słońce zachodzi, pora się zwijać. No to my wracamy na obóz. Jutro jeszcze kilka takich obiektów i nie byliśmy w stanie zwiedzić i pokazać całej tej fabryki, dlatego że wiele obiektów jest zdublowanych. Jest kilka z hal filtracji, okazało się, że jest 4. Wszystkie są pokopiowane. Jest bardzo wiele zdublowanych tych takich obiektów, całych kompleksów, całych linii. Tak więc nie byłoby sensu nagrywać każdego z osobna. Dlatego pokazujemy tylko to, co jest takie unikalne tutaj, do czego można się dostać. No to bajo jajo.